Witajcie, kochani. Zimowy czas powoli dobiega końca. Podczas dzisiejszego spotkania chciałabym, aby każdy z Was przypomniał sobie najprzyjemniejsze chwile spędzone na śniegu. Za sprawą pierwszej zabawy poczujecie delikatny jak piórko dotyk spadających płatków śniegu. Przygotujcie piórka i zaproście drugą osobę do zabawy. Falujcie piórkami z góry na dół, naśladując ten sposób spadający śnieg. Wiatr unosi Wasze piórka, wirują. Spadają i wirują. W drugiej części tej zabawy będziemy na zmianę wykonywać piórkowy masażyk. Raz jedna osoba z pary będzie masowała drugiej policzki, nosek, czoło, uszy, po czym na wyraźny znak nastąpi zmiana. Na koniec masażyk połączymy z krótkim tekstem w ten sposób. Pani zima z nami jest. Z nieba sypie miękki śnieg. Co policzki nam masuje, razem z wiatrem tak wiruje. Kochani, usiądźcie wygodnie naprzeciwko siebie i pozwólcie, aby to muzyka wprowadziła Was w zimowy nastrój. Pada śnieg. Wiatr unosi płatki. One spadają. Wiatr je unosi. Jedna osoba z pary masuje buźkę drugiej. Zmiana. Pani zima z nami jest. Z nieba sypie miękki śnieg. Co policzki nam masuje. Razem z wiatrem tak wiruje. Pani zima z nami jest, z nieba sypie miękki śnieg, co policzki nam masuje, razem z wiatrem tak wiruje. Kochani, po tym nastrojowym wstępie, co powiecie na bałwankowy ragtime? Do wykonania muzycznego bałwanka potrzebujemy pojemniczek po jogurcie, ryż, kaszę lub inne ziarenka, które musicie wsypać do środka. Następnie pojemniczek zamykamy za pomocą plastikowej nakrętki. W ten sposób zakładamy czapeczkę. Krok po kroku, jak wykonać taką czapeczkę, znajdziecie na YouTubie, wpisując w wyszukiwarce czapeczki z włóczki i rolki. Na koniec przyklejcie oczy, nosek i gotowe. Chwyćcie bałwanka, masujcie w dłoniach. Rytmicznie uderzcie dwa razy o podłogę. Dwa razy o dłoń. Grzechotamy. Zmieniamy rączkę. Podłoga, dłoń, grzechotamy. Masujemy. A teraz ułóżcie bałwanka poziomo i rytmicznie wysuwajcie rękę. W przód i w tył, w przód i w tył. Masujemy policzki. Raz, dwa, trzy, cztery. Powtórzmy. W przód i w tył, w przód i w tył. Raz, dwa, trzy, cztery. Doskonale. Zapraszam Was do wspólnej zabawy. Grzechotkę w ręku masz. Pokaż, jak na niej grasz. Zmiana rączki. Zmiana. Thank you.
piechotka w przód i w tył. W przód, w tył. Masujemy policzki. Zmieniamy roczkę. Przód i tył. Przód i tył. Policzki. Naprawdę urocze te wasze bałwanki. Myślę, że posłużą wam jeszcze do wielu muzycznych zabaw. Teraz jednak nie traćmy czasu i przejdźmy szybko do kolejnej aktywności. Na szczęście zasady zabawy są proste. Przygotujcie dwuramienny kijek oraz elastyczną gumkę czy jakiś materiał. Stwórzcie po prostu proce. Do tego potrzebnych będzie sporo śnieżnych, papierowych kulek. Strzelajcie nimi z procy do celu, do jakiegoś pojemnika albo do drugiej osoby, która będzie próbowała je złapać. Po pewnym czasie możecie się zamienić i zliczyć punkty. Pamiętajcie, że najważniejsza jednak jest po prostu dobra zabawa. Wspaniałe, celne oko, kochani. Czy wiecie, że bawiliście się przy utworze pod tytułem Sanna, który skomponował ojciec Wolfganga Amadeusza Mozarta, Leopold Mozart? Ale czy wiecie, co to jest Sanna? Jeśli nie, chętnie wam powiem. Sanna to ośnieżona droga, po której można poruszać się wielkimi saniami ciągniętymi przez konie. Kiedyś była to najlepsza atrakcja w trakcie zimy. Bywało, że kuligi, bo o nich mowa, wyruszały w trasę z własną kapelą. Wtedy muzyce i zabawom nie było końca. W utworze Leopolda Mozarta wyraźnie słychać rytm końskiego zaprzęgu, a także trzask bata oraz pobrzękiwanie dzwonków. Wsłuchajcie się we fragment utworu raz jeszcze i spróbujcie wyłapać te dźwięki.
Kochani, po tych wyczynach z Aliną, co powiecie na chwilę relaksu? Przygotujcie miskę i ryż. Ustawcie miskę przed sobą. Strzepcie rączki w ten sposób. Namalujcie koło na ryżu. Strzepcie rączki. Drugą ręką namalujcie ślimaczka. Teraz nabierzcie ryż, unieście dłonie i wysypcie ryż do miski. Zamieszajcie raz jedną ręką, raz drugą. Weźcie w dłoń ryż i przekładajcie z jednej ręki do drugiej. Doskonale. A teraz, kochani, wsłuchajcie się w muzykę i spróbujcie sobie wyobrazić, że to śnieg masuje wasze dłonie. Rączki, koło, rączki, ślimaczek, rączki, nabieramy, unosimy, wypuszczamy, rączki, koło, rączki, ślimaczek, rączki, nabieramy, unosimy, wypuszczamy, mieszamy jedną ręką, zmieniamy rękę, nabieramy ryż i rytmicznie przekładamy. Rączki, koło, rączki, ślimaczek, rączki, nabieramy, podnosimy, wypuszczamy, rączki, koło, rączki, ślimaczek, rączki, nabieramy, podnosimy, wypuszczamy, nabieramy, podnosimy, wypuszczamy. Kochani, udało nam się złapać ostatnie chwile na zimowe szaleństwo. A przy okazji wykonaliście bardzo dobrą pracę przy pobudzaniu koordynacji obustronnej waszego ciała oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej. Do tego było dużo stymulacji słuchowej i dotykowej, a także popracowaliście nad motoryką małą. A następne nasze spotkanie przebiegnie już w cieplejszej atmosferze nowej, kolejnej pory roku. Kochani, dziękujemy, że byliście dziś z nami. Obserwujcie nas na YouTubie. Na naszym kanale EduFilharmonia. Do zobaczenia. Pa!